Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Online. Dzisiaj zagram sobie Mifune. Mifune, czyli jeden z przedstawicieli samurajów. Właściwie to chyba jedyny przedstawiciel samurajów w tej grze. Nie jest ninją, jest zwykłym samurajem, który nie powinien mieć czakry według mnie, który nie powinien używać jutsu, tylko jakichś ataków. No zobaczymy, jak tutaj rozwiązali jego sprawę. Weźmiemy sobie innych jakby ludzi, którzy korzystają z mieczy. Niech będzie Sasuke. No i Zabuza w sumie też ma miecz. Szukałem kogoś, kto ma takie małe katany, ale niestety chyba nie ma więcej postaci, którzy posługują się mieczami. No i wylosowano nam mapkę ruiny Konohy i walczymy z Fu. Walczymy z Fu. Tak, zobaczymy, kto wygra. Fu jest dość dobra, dość szybka. Mifune też jest dość dobry i dość szybki, więc ciekaw jestem rezultatu tej walki. Mam nadzieję, że moje umiejętności w tej grze udowodnią, że to ja jestem lepszy w tym pojedynku. A tymczasem zaprezentuję wam Mifune, którego Ultimate jest niewątpliwie najładniejszym wyglądającym Ultimate'em w całej tej grze, nie tylko w tej grze, jak i w poprzedniczkach. Naprawdę genialnie to wygląda. Mam szczerą nadzieję, że uda mi się złapać tą Fu w tego Ultimate'a mojego, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Również atak zwykły, czyli jutsu tego Mifune jest dość dobry, on tak jakby wysuwa się, nagle sunie do przodu. No jeżeli natrafi na nieuzbrojonego przeciwnika, no to zadaje cios taki, wiecie, po zamknięciu kabury dopiero to boli. To jest takie znamienne dla tych samurajów. No i Mifune też może się uwalniać w dowolnym momencie, co daje mu dodatkowy atak takim cięciem mieczem. Rzeczywiście jest to wolne to cięcie mieczem, więc niezbyt praktyczne, ale ja się oduwolnię, że tak powiem. Gdyż nie chcę tutaj marnować czakry, przyda się na potem. Okej, nieźle nam tutaj idzie, jak widzicie, mamy w miarę porówno. Ja spróbuję ją złapać w Ultimate Attack, mimo iż, kurde, nie powinienem tego robić, gdyż nie mam drewna. Zresztą ona też nie ma. Czy uda mi się? Jest! Mam! Czy to nie wygląda, kurde, genialnie? Jakbym jeszcze ją załatwił tym atakiem i się pojawiłby, że wiecie, że koniec, że wygrałem, że Ultimate Finish KO, no to naprawdę byłoby to genialne. Wyglądało, ale niestety nie udało mi się jej rozwalić tym. No ale cholera, Fu się uwolniło, więc mogę mieć duże, duże problemy. Nie mam pojęcia, jak walczyć z tą gównianą, latającą bestią, naprawdę. O, chyba tak. Chyba po prostu Sasuke zrobił za mnie po prostu trudną robotę. Okej, już się bałem, że przegram, mimo iż to Fu nie miała za dużo żyć, no to uwolnienie Jinchurikiego naprawdę nieźle może zamieszczać w rozgrywce. Ale udało mi się zwyciężyć Mifune, bardzo fajna postać, ja tymczasem dziękuję, na razie i cześć!